Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Jestem Yuken, a to już trzeci odcinek z Farming Simulatora 22 serii. Zaczynamy od zera do milionera na mapie No Man's Land. I jak widzicie, moi drodzy, efekty z poprzedniego odcinka już są, bo mamy pierwsze grzybki. Ja sobie może troszkę czas przyspieszę, żeby nam właśnie te nasze pieczarki się fajnie tutaj produkowały. Sprzęt, jak widzicie, mamy ten sam, co w poprzednim odcinku. Wszystko będę w ogóle robił na waszych oczach na odcinku, nic nie będę kombinował poza odcinkami. Bele, no moi drodzy, niestety dopiero mają 6% fermentacji, także właśnie dlatego przyspieszyłem czas, bo przypuszczam, że 24 godziny muszą nam tutaj minąć, aby te bele nadawały się do zbioru, ale powiem wam szczerze, że jest ich naprawdę całkiem sporo. Mamy wodę w szklarni, także na razie nie muszę się martwić o uzupełnianie tej wody, ale muszę się rozejrzeć za jakąś przyczepą, ponieważ no, będę chciał zbierać te bele w jakąś fajną przyczepą. Najlepiej jakby to była oczywiście przyczepa z autoloadem, ale no najlepiej to w ogóle idealnie by było, gdyby ta przyczepa również nadawała się do zbierania palet. Chciałbym taką, no bardzo bym powiedział, uniwersalną przyczepę sobie dobrać, ale też mamy dość mocno ograniczone środki, bo dość mocno przyinwestowaliśmy w poprzednim odcinku, więc nie jestem do końca przekonany, czy na ten moment wypożyczanie tej przyczepy byłoby dobrym pomysłem, czy będzie dobrym pomysłem, więc myślę, że muszę to jeszcze dobrze przemyśleć, moi drodzy, muszę to wszystko dobrze przemyśleć. Ta przyczepa mi się ostatnio fajnie sprawdzała, natomiast nie wiem, czy właśnie nie wezmę tej płaskiej srebrnej, właśnie z autoloadem, wydaje mi się całkiem sympatyczną przyczepą, ale na pewno jej nie kupimy, więc będzie trzeba ją po prostu wynająć. Jest ona tam tańsza o 2000 w zasadzie, a mi się wydaje, że będzie lepsza, ale to jeszcze zobaczymy, bo to nie jest, widzowie, wszystko takie hop-siup. Te inwestycje tutaj, to pamiętajcie, że są bardzo ważne i nie można przesadzić. No tutaj, jak widzimy, no te przyczepy w większości, które by mi objętościowo spełniały moje oczekiwania, no niestety są troszkę droższe, więc to jeszcze będę musiał sobie przemyśleć. No ta autosana jest dosyć fajna, bo pasuje do naszego ursusika, tylko ja się obawiam, moi drodzy, że nasz ursusik nie dałby rady jednak już z takim towarem, więc ja myślę, że nasz ursusik pozostanie po prostu do tej wody, do uzupełniania wody w szklarniach, do uzupełniania wody, no, w tym, co będzie w następnym odcinku, a to się dowiecie. Sprawdźmy, no, wodę wszędzie, jak widzicie, w miarę mamy, więc można czas przyspieszyć na maksa, aby nam ta nocka przeleciała, aby kiszonka ładnie sfermentowała i nawet się, widzowie, rymuje. Nie czuję, jak rymuje. A ta przyczepa, myślę, że którą mamy, można ją wykorzystać, między innymi, drogi widzu, do tego, aby po prostu, aby to zrobić, zgadnij, napisz w komentarzach, do czego mam zamiar wykorzystać to, co mam, żeby nie szaleć, żeby to było jakoś sensownie. No to już się pewnie domyślasz, tak. Fakt, że ta przyczepa nie ma autoloada, fakt, że będę musiał ręcznie ładować te palety, co nie będzie zbyt wygodne, ale wiecie co, troszkę pomogę sobie, od razu się przyznaję, w tym momencie pomogę sobie autosiłą, nie autosiłą, bo super siłą, no dobra, niech będzie super siłą, zresztą wiecie, o co chodzi. No i tak sobie pomyślałem, że dobrym pomysłem tutaj zdecydowanie będzie ułożyć ładnie, jeżeli już używam tej super siły, czyli jest to jakieś tam lekkie nadużycie, no to chociaż postaram się ładnie na tej przyczepce ułożyć, tak jak widzieliście nieraz, że układałem drewno, no to stwierdziłem, że poukładam ładnie te palety, aż nam deszcz zaczął niestety padać w nocy, czas leci, jak widzicie, jestem rolnikiem, któremu żadna nocka, żaden deszcz nie są straszne. Pracujemy, żeby zarobić. Przy czym, no tu muszę wam powiedzieć, no cały czas, jeśli chodzi o jakiekolwiek przedmioty tutaj farmingu, no jest to nadal według mnie bardzo mało intuicyjne i strasznie jakoś dziwnie się to wszystko zawsze układa, obraca. Jakoś te przedmioty jeszcze nie są dopracowane, to widzieliście też w pierwszym odcinku, jak robiliśmy z łopatą. No i moi drodzy, no mamy tamtą prawie w pół do dziewiątą, to już jest właściwie w pół do dziewiątej, 8:28, więc myślę, że czas rzeczywisty będzie tutaj dobrym rozwiązaniem. Ja wam to oczywiście, moi drodzy, troszkę przyspieszam, bo to cała zabawa z tymi paletami była dość żmudna, ale chciałem wam właśnie pokazać, że tak to robię, bo skoro używam super siły, no to troszkę się tam stwierdziłem, że pomęczę. Cel na dzisiejszy odcinek, moi drodzy, może właśnie o tym wam opowiem. No właśnie. Cel na dzisiejszy odcinek to właśnie sprzedawać te grzybki, zarobić kasę. No oczywiście sprzedać też
te beleki z kiszonką i chciałbym już kupić dzisiaj tartak oraz pieśle. Tak, te dwa budynki chciałbym kupić, chciałbym je jakoś no już zapełnić, żeby tam drewno było. Na początku plan jest taki, że do obu chciałbym dostarczyć drewno. I tutaj pewnie padnie pytanie, dlaczego? No powód jest prosty. Po co do cieśli chcę drewno dostarczać? No, moi drodzy, bo zanim deski w tartaku się wyprodukują, to troszeczkę czasu na tym zleci, a myślę, że nie będzie głupim pomysłem, jeśli już bezpośrednio do cieśli dostarczymy właśnie te drewno, po to, żeby już tam coś się u tego cieśli, że tak powiem, działo. Zobaczcie, jak ja to ładnie chcę poukładać dla widza, tak? Dla ciebie, drogi widzu, także będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem. Jak widzicie, akurat czasem ponosi mnie może perfekcja. To jest tylko układanie palet na przyczepce. No ale skoro zaczynamy i te początki powinny zawsze być troszkę wkładając w to pracy, ja zawsze, widzowie, będę przeciwnikiem zaczynania od zera i od razu korzystania ze wszystkich możliwych ułatwień. No może super siła, jak widzicie, przeze mnie jest stosowana tak w wyjątkowych sytuacjach. Natomiast patrząc obiektywnie, czasowo wychodzi to tyle samo, więc tutaj chyba mi nie zarzucicie. Nie jest jakieś ułatwienie, jak widzieliście w przypadku drzew. No nie nosiłem całych drzew, czasem coś mi się przez przypadek chwyciło, natomiast szybko to odkładałem. Ciąłem to też na kawałki, no bo to cały urok był tego, że ta praca jest taka no troszkę na początku żmudna, gdzie nie mamy tego sprzętu i trzeba było właśnie na tą samą przyczepę. Także ta przyczepa, słuchajcie, też chyba będzie eksponatem już z Ursuskiem. To jest pierwszy mój sprzęt. Zresztą Ursusek, no to taki klasyk, taka perełka nasza polska. I powiem wam szczerze, że tutaj moim planem będzie to, żeby ten Ursus gdzieś w przyszłości był takim, nazwijmy to, eksponatem, żeby stał w jakimś fajnym miejscu jako taki już zabytek i okazjonalnie czasem jakąś traskę sobie nim zrobimy, natomiast póki co musi na siebie zarabiać, póki co nie planuję tu nic, widzowie, innego robić, jak na przykład wykorzystywać Ursuska do tego, aby mi na przykład wodę dostarczał do tych naszych tutaj pieczarek. No teraz akurat ładujemy mu, oj, tu widzicie, no to zawsze coś spierdzielę, no ale to jestem szkodnik, to wy wiecie, prawda, widzowie? Drogi widzu, dobrze wiesz, że jestem szkodnik, wszyscy wiecie, ja jakbym czegoś nie odwalił, to nie byłbym sobą. Natomiast słuchajcie, ja teraz się tak zacząłem zastanawiać, bo tak układam te pieczary, ale to się przekonamy, ja jestem ciekaw, czy ten Ursus da radę, no bo przecież Ursus jest generalnie no, chyba no, najsłabszym ciągnikiem tutaj w farmingu, on jest nawet słabszy od tego małego, który jest taki, to się nazywa do owoców, nie? Co do winogron, do winorośli się używa taki mały ciągniczek. Mały, jak wygląda jak kurczę dla dziecka. To Ursusik jest niestety tutaj najsłabszy, natomiast powiem wam, że no mam sentyment do tego traktora, jest to taki klasyk polski i myślę, daje radę, zobaczcie, jakoś tam jedzie, tylko ciekawe, czy nam to spadnie, no coś boję, że może to spaść. Rejestracja oczywiście. Jejku, widzowie, oj! Jej. Spaść, ale co tu się stanęło? Wiecie co? Nie wiem, czy ja to będę zbierał ponownie, może po prostu zawiozę to mam, bo tam nam reszta spadnie, jak ja zacznę to przestawiać. No nie wiem, nie mam zdania, ale przyczepę muszę przesunąć, no nie ma wyjścia, widzowie. Tak jak mówię, w wyjątkowych sytuacjach czasem z tej super siły korzystam. I uważam, że taka forma jest ok. Dobra, spadły dwie palety, no oby więcej nam nie spadło. Tylko teraz pytanie, moi drodzy, za 100 punktów, czy ten Ursus, no właśnie, tego się obawiałem, widzowie, czy ten Ursus podjedzie po tą górkę i nie? Od razu, jakby ktoś chciał z was już wyprzedzać, nie mam zamiaru tu w tej kwestii używać super siły, bo to już by było... Wiecie, przestawić Ursusa, gdzie mi się zahaczył, przesunąć przyczepę i jeszcze spoko, ale tak na każdy moment robić sobie ułatwienia, także uważam to bezsensowne. Widzu, mrugam dla ciebie światłami, żeby cię pozdrowić. Pozdrawiam cię serdecznie mrugając światłami. I jak oglądasz, to możesz napisać komentarz o treści właśnie światła, a ja zostawię ci serduszko pod tym komentarzem. No może damy radę, ale no dobra, jak już przejechaliśmy, słuchajcie, przez punkt krytyczny, więc powinniśmy dać radę, ale powiem wam, że to też ma swoje uroki. Jeśli zaczynamy właśnie od słabych maszyn i one nie mają takiej mocy, nie wiadomo jakiej,
to ma widzowie swoje uroki. Tylko teraz tak, jak to sprzedać? Ja będę musiał chyba te palety wyłożyć, mi się wydaje. Tu mi nie przyjmie. Szkoda, że to tak działa. Drewno przyjmuje na przyczepie, a palety, jak są z jakimkolwiek towarem, to trzeba je... Widzicie? Każdą paletę trzeba tutaj rozładować. No dobra, dobra. Już tam, co to dla nas? Ale pieniądze, powiem wam, że zaczęły płynąć strumieniem. Mieliśmy 10 tysięcy, parę palet, już jest ponad 40. Już będziemy przekraczali 50. No ciekawe, czy stówka, jak myślicie widzowie, czy 100 tysięcy na koncie się pojawi, czy przekroczymy? No ja myślę, że chyba przekroczymy, bo już jest 70. No nie mam zdania, nie mam zdania. Drogi widzu, jestem ciekaw, emocje niesamowite. O, paleta nam się, widzicie, obróciła i też jej nie. No nie, no na pewno przekroczymy stówę, musimy. Nie ma opcji, słuchajcie. No nie, zabrakło tam paruś 600... 600 dosłownie 2 złote nam, widzowie, zabrakło, żeby się udało. No dobrze, ale mamy już jakąś kasę i ja teraz, słuchajcie, bym pomyślał, no bo ta laweta będzie mi jednak potrzebna, tylko muszę się zdecydować, którą bym... Ta mała mi się raczej nie sprawdzała, ona jest taka troszkę dziwna. Chociaż kiedyś pamiętam, że ją podłączyłem pod kłada i to nie do końca działało. Natomiast myślę, że nadszedł czas, aby zastanowić się właśnie nad przyczepką, którą byśmy mogli zbierać te nasze bele. Tylko w tym sklepie to jest tak pomieszane, że ja czasem nie mogę się tu odnaleźć. O, jest, mamy ją. Tak, i na tej przyczepce właśnie by mi zależało. Ale wiecie, ja myślę, że ją chyba kupimy. Skoro ona kosztuje tylko niecałe 20 tysięcy, my tą kasę mamy. Nie ma sensu, słuchajcie, chyba wszystkiego ciągle wypożyczać. Może wypożyczę? Dobra, zobaczymy. No i ciągnik. Słuchajcie, nie, na razie też... Nie będziemy też tak szaleć, bo pamiętajcie, że ta kasa jest ograniczona, chcemy jeszcze tartak wybudować, chcemy cieśle wybudować, ale tutaj już jakiś taki ciągnik, co by do tych 200 koni miałby się przydał. Ja myślę, że ten John Deere byłby... A, 175, nie ma tragedii. Dobra, 175, nie ma tragedii. Też wypożyczamy oczywiście, widzowie. Też wypożyczamy, tak, i tym będziemy zbierali bele, bo ja się obawiam, że nasz Ursusik podłączony pod te bele mógłby już nie dać rady kompletnie, więc Ursusik będzie do takich mniejszych manewrów, jak wspominałem, do uzupełniania wody. Nie tylko w szklarniach, bo w przyszłości gdzieś indziej. O, tu jeszcze mamy dużo palet, tylko ciekawe, czy ta przyczepa nam weźmie palety, bo jeśli tak, to mamy idealną przyczepę na najbliższy czas. Ale tutaj, czekajcie, tutaj jest filtr ładowania... Wychodzi na to, że tak, pełne. O! Zaraz się przekonamy. Ja strasznie nie lubię oczywiście cofać z przyczepą, to już mnie poznaliście. A nie, to miałem zrobić, miałem wyjść, kurczę, do czegoś innego, a nie. Ale dobra, ja lubię sobie czasem Escape cisnąć, bo jak widzicie, gra się zapisuje. Farming czasami też coś potrafi odwalić, więc wszystko... O! Jest, materiał. Można. Można, widzowie. Zobaczcie, jak fajnie. Zobaczcie, jak fajnie. No rewelacja, widzowie, rewelacja. Załadowane pieczary, tylko czy... Oj, tu będzie ciężko stąd wyjechać. Powiem, oj. Widzicie? Muszę przyjechać koniecznie. Ale to może ten ciągnik też da radę, tylko po prostu wypożyczymy. Na godzinkę, słuchajcie, sobie wypożyczymy tego mulchera i tutaj trzeba zrobić porządek, bo tutaj tak być nie może, bo ojej. Nie, widzowie, koniecznie. Ja się tak za to zabieram od dłuższego czasu i to też nie jest dobre, że jeszcze mulchera nie zrobiłem tych pieńków, bo to strasznie utrudnia nam tutaj robotę. No ta, znaczy może i dobrze w tej przyczepie jest to, że jak jeszcze tam ciągnik jedzie, to nie możesz autoloada użyć. Myślę, że jest spoko. Wtedy faktycznie te palety się nie przestawiają. Widzicie, mamy pasy, także jeżeli można tą przyczepą wozić zarówno palety, jak i bele, no to ona mi na jakiś czas wystarczy. Tylko będę musiał pewnie do niej ciągnik kupić, no bo ten, który teraz mamy, jest na razie pożyczony. O, teraz nam bierze ładnie, widzicie. Czyli to może od przyczepki zależy. Może jak ta jest z autoloadem, to... No to tak to działa. No dobrze, widzowie, no ale zobaczcie, ile pieniędzy. Zobaczcie, jacy bogaci jesteśmy. Pewnie myśleliście, że przyczepę przestawię super siłą. A nie ma tak, widzowie, nie ma tak. No to słuchajcie, 160... 6 tysięcy to już jest przyzwoita kasa, drogi widzu. To jest przyzwoita kasa. Także te szklarnie, zobaczcie, były strzałem w dziesiątkę. A tak naprawdę był tylko koszt szklarni w postaci
1500, ale tu chyba wodę będzie trzeba, kurczę, uzupełnić właśnie a propos szklarni. Zobaczcie, taka jedna szklarnia tutaj na mapie No Man's Land. Mówimy o szklarni z pieczarkami bądź z kwiatami. No, kwiaty też są spoko i mógłbym też pobudować kwiaty, ale wybrałem pieczarki, bo są najdroższe. To chciałbym wam też, widzowie, tutaj przypomnieć, ale może właśnie sobie jeszcze jedną dobudujemy do koncepcji. Ja to staram się jakoś tak robić równo, ale będę musiał to i tak jeszcze poprawić. Tutaj się boję troszkę, ale mam nadzieję, że nam nie znikną drzewa z mapy, żebym nie uszkodził tego dzyndzla. Kurczę, czy tutaj jeszcze jedną? Oj, czy ja wyjadę w ogóle? Czekaj, ja tu jeszcze... A dobra. Zobaczcie, ile szklarni, widzowie. Także te szklarnie będą nam na razie... Oj, chyba jednak to był błąd. To był, widzowie, jednak błąd. Jednak straszny błąd. To nie było dobre rozwiązanie, żeby tutaj tę szklarnię budować, bo tutaj kompletnie, słuchajcie, wyjazdu nie ma. No i się porobiło i weź tu. Dobra, to są akurat małe drzewa, to mogę je przesunąć, bo one są lekkie. No widzicie, nawet bez super siły je przesuniecie, tylko coś tu się też zbagowało chyba. Nie do końca to drzewo chce mi się przesunąć. Coś tam się musiało zahaczyć. A, bo to jest wielkie jedno. Jedno jest wielkie. Coś tu się zbagowało, kurczę, no. Ach. No to ja sobie, słuchajcie, no tak, 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 jasne, jasne. No to sobie na pewno tu przejadę. No nic, trzeba pociachać, widzowie. Nie ma wyjścia, rżniemy sobie, rżniemy. Nie ma wyjścia, bo inaczej widzę, że tutaj nic z tego nie wyjdzie sensownego. Potniemy. Widzicie, staram się super siły nie nadużywać i teraz te kawałki już mogę sobie jakoś w miarę realistycznie poprzesuwać. Ja też odnośnie realizmu, to pamiętajcie, mam takie podejście, że nie można się ze wszystkim spinać za bardzo, tak? Że nie można mieć tak zwanego kija w tyłku. I jestem zawsze zwolennikiem tego, ażeby we wszystkim tą równowagę znaleźć, żeby nie przesadzać w żadną stronę, nie? Nie można się też spinać. Dobrze, no chyba powinniśmy tutaj Ursuskiem teraz wyjechać. No bo koniecznie chciałbym, słuchajcie, tutaj wodę zatankować. Ach, no właśnie, tak troszkę tutaj ciasnotę zrobiłem, wam powiem szczerze. I tak, uruchommy te w takim razie pieczarki, tylko zmieńmy sobie na przechowywanie. Tutaj jest przechowywanie, ale za mało wody. No widzicie, wszędzie woda nam się pokończyła. Także będę musiał pilnować. Tu mi się z pewnością by jakaś większa beczka przydała. Byłoby to łatwiej. Tu chyba nawet nie podłączę tego, kurde, jak to zrobić teraz. No dobra, spróbujemy tak. Większą beczką by było łatwiej, bo ta beczka też ma taką pojemność średnią, bym powiedział, średnią. Ale z drugiej strony większą, no nie wiem, czy byłbym w stanie tutaj aż tak, słuchajcie, manewrować, jak tu same pieńki są. Na pewno się na czymś powieszę. O, udało się przejechać, o dziwo. Nie wierzę po prostu. Dobra, więc ja tu sobie, słuchajcie, wodę potankuję. Ten mi się pewnie zamknął, kurek. No właśnie, trzeba będzie odkręcić. Tak też myślałem. W sumie fajnie jest to rozwiązane. Ale nie ukrywam, że zdarzyło się, że podjeżdżam, chcę tankować tą wodę i nic, i cisza. Jest i traktorek, no widzicie, gospodarstwo coś tam powoli się zaczyna rozwijać. Wiadomo, że te początki zawsze są najtrudniejsze, ale to jest chyba najpiękniejsze w tym wszystkim, że później, kiedy już się ono rozwinie do dużego poziomu, a myślę, że już my na tym takim momencie troszkę, widzowie, rozwoju jesteśmy. Myślę, że to jest właśnie ten moment, w którym ten nasz rozwój już zaczyna zaskakiwać, no bo zobaczcie, będziemy mieli jeszcze do sprzedania te bele z kiszonką. Jestem w ogóle bardzo ciekaw, ile to nam w ogóle tutaj czasu na to zleci. Dobra, lecimy tankować. Słuchajcie, nie ma obijania się, bo to naprawdę tutaj każda chwila jest ważna. Zauważyłem, że właśnie to dobre dobranie obowiązków, kolejności wykonywania danych rzeczy może nam zagwarantować bardzo szybki sukces właśnie farmingu. Jeżeli tutaj chyba pełna była też szklarnia, bo coś mi nie chce. Dobra. Ja wam, słuchajcie, przewinąłem, no bo akurat ile można kółko oglądać, jak jeżdżę i tankuję, no to już jakby nie jest dla was nic nowego. Ale zobaczmy, moi drodzy, czy TBO i 91%, czyli jeszcze troszkę na chwilę trzeba by ten czas przyspieszyć i będziemy patrzeć, obserwować, bo to jest, myślę, tutaj kluczowe. To, co byśmy mogli sobie wybudować. No i widzowie, nadeszła ta chwila. Myślę, że to jest ten moment. Mamy cieśle, mamy tartak. Ja jeszcze nie wiem, jak to postawić. Takie stawianie na spontanie zazwyczaj u mnie się źle kończy.
Ja zawsze wolę sobie to gdzieś tam przemyśleć i wtedy to wychodzi super, a jeśli to, moi drodzy, tak na szybko stawiam, to zazwyczaj to wychodzi źle. No nie mam na razie pomysłu, powiem wam szczerze, więc tak postawię byle jak i znając życie, może się zdarzyć w którymś następnych odcinków, że będę te budynki przestawiał. Akurat w przypadku samej cieśli to nie ma problemu. No, gorzej tartak. Tartak już byśmy musieli zostawić, bo tam dużo drewna, szkoda drewna. No myślę, że tak byłoby całkiem spoko. Mam nadzieję, że na sobie nie wybuduję. Chyba nie powinienem. To byłoby spoko. Moglibyśmy zjeżdżać, dostarczać te drewno blisko, spoko. Co do cieśli, to... Bo wiecie, generalnie docelowo bym dwie albo trzy cieśle wybudował. To od razu wam mówię, tak jak to robiłem właśnie w poprzedniej serii. I to nam da fajny pieniądz. Na początku oczywiście pierwszą dostawę weźmiemy z cieśli, ale też później będziemy po prostu stosowali automatyczną sprzedaż. Wiadomo, no później, no bo na początku uważam, że byłoby to zbyt duże, widzowie, ułatwienie. Ja uważam, że na początku... Tak, no wiecie co, no nie podoba mi się. Szczerze, ta cieśla mi się nie podoba, no ale stoi, niech już produkuje. Dobra, jak tam z tymi kiszonkami naszymi? Chyba już są ok. Mam nadzieję przynajmniej. Także wodę dostarczyliśmy do szklarni. Mamy już cieśle i mamy tartak, więc oczywiście bardzo szybko będzie trzeba tam dostarczyć drewno i myślę, że to jest dobre rozwiązanie, żeby zwieźć tam troszkę drewna, bo tutaj nie wiem, czy nie lepiej byłoby, kurczę, już porządną przyjechać przyczepą do drewna i także potnę sobie trochę, słuchajcie, troszeczkę drewna tutaj, żeby już dostarczyć. I tak jak mówiłem, planuję dostarczyć na full drewna tego drzewa konkretnie, nie, żeby nie było, bo deski to z tartaku będą do cieśli, ale w pierwszej kolejności planuję dostarczyć drzewo do cieśli. I tak jak mówię, docelowo jest to bez sensu i to się jakby nie opłaca. Tak na początku, kiedy ten czas jest istotny, żeby już ta cieśla ruszała z produkcją, a tylko o to nam chodzi, to mogę przymknąć oko, szczególnie że drzew tu jest dużo, jak widzicie. Zawsze można posadzić i to też zrobię. Więc na początku jak najszybciej, żeby ta produkcja już ruszała, zanim deski się w tartaku wyprodukują, no to żeby już chociaż się produkowało z drzewa, no, które mamy, tak? A produkcja desek, no troszkę czasu nam niestety, widzowie, zajmie. No z tym nic nie zrobimy. Więc to dzisiejszy odcinek taki łączony. Ja wiem, że niektóre rzeczy, które gdzieś tam robimy, no się powtarzają, no, są powtarzalne i jakby przeskakuję do nowych rzeczy, które też będą w następnych odcinkach, bo już mniej więcej mam w głowie, co będzie w następnych odcinkach, mam w głowie, co chcę robić. Natomiast, no jak widzicie, no żeby się jednak utrzymać, nawet jeśli chodzenie i golenie tych drzew jest troszkę dla nas nudne, no to faktycznie jest to konieczne. Jest to, drogi widzu, konieczne i bez tego można powiedzieć ani rusz. Jeżeli chcemy przetrwać, jeżeli chcemy jakąś fajną gospodarkę zrobić, bo wiecie, ja w tym momencie mógłbym tym ciągnikiem jeszcze wynajętym orać pole, no, zająć się uprawą jakiegoś tam zboża, ale wiecie, że to by strasznie dużo czasu zajęło, a jeszcze w perspektywie takiej, no, natychmiastowej, że tak powiem, bo my jakby niektóre pieniądze natychmiast potrzebujemy na inwestycje, tak, żeby tutaj, wiecie, się nie przeinwestować. No to zanim dałoby to plon, by troszkę to minęło, więc moja taktyka tutaj jest troszkę odwrotna, widzowie, czyli najpierw idę w to, co daje od razu pieniądz, taki namacalny, który można inwestować i są to na przykład drzewa, co będzie w następnym odcinku, to zobaczycie, bo wykorzystując potencjał tej mapy, tego co mamy, a nie będę spoilerował, zobaczycie, co będzie w następnym odcinku. Może mi się uda nie wygadać dzisiaj, ale mimo wszystko, drogi widzu, oglądaj do końca. No i moi drodzy, korzystam z tego wszystkiego, co mam. I jeżeli przykładowo już będzie nas stać przede wszystkim na maszyny, bo zobaczcie, jeśli chciałbym tutaj jakieś pole zrobić, no trzeba by zebrać jakieś pszenicę czy cokolwiek innego, no to siłą rzeczy znowu trzeba kombajn wypożyczać i całą masę innych sprzętów, więc jakby no nie chcę iść w tę stronę, tak, żeby nie iść w kolejne koszty i wolę to sobie odłożyć na później. Być może pola gdzieś dalej zrobię, może jakieś wielkie, ogromne pola, nie wiem. To wszystko, a zresztą możecie pisać w komentarzu, bo może ktoś z was ma jakiś pomysł, jakąś propozycję, a ja
zależy mi na tym, abyście też uczestniczyli w tej serii, także drogi widzu, możesz napisać, bo też jak długo będzie trwała ta seria, to oczywiście zależy od waszego zaangażowania, tego jak będziecie oglądali, komentowali. Na razie widzę, że wam się ta seria bardzo spodobała, bo dość szybko i dużo osób ogląda, także bardzo mi miło, drogi widzu. Dobra, przyspieszmy sobie jeszcze czas, bo to tutaj... O kurczę, zobaczcie, już nam się... No jest, jest, mamy kiszonkę, dobra. Wracamy na czas rzeczywisty. No to jedziemy z kiszonką. W międzyczasie, jak widzicie, grzybki nam już urosły. Dobra, i tutaj będzie trzeba tylko zmienić na... Oby działało na... O jest, działa, proszę bardzo. Ciekaw jestem, ile tych przyczep zbierzemy z tego pola. No tak na oko bym powiedział, no 13%. Słuchajcie, trzy przyczepy to jest bankowe. Zobaczcie, ile tu jest beli. Nawet nie wiem, ile ta przyczepa tutaj litrów mi załaduje, ale... Ale jestem ciekaw. Jestem ciekaw, widzowie, słuchajcie, jak to się przełoży na kasę. No nie mogę troszkę patrzeć na te niektóre miejsca, w których no niezbyt idealnie, słuchajcie, pokosiłem. No tutaj, żeby już przyspieszyć, no to już troszeczkę sobie podłożyłem. Ale nie mogę czasem patrzeć, słuchajcie, na te miejsca, gdzie nieidealnie pozbierałem tą trawę i... Ale no to jakby kosząc w ten sposób, tak to wygląda, widzowie. I powiem wam szczerze, że raczej będę chciał myśleć... O, zobaczcie, jaki helikopter leci. Ten helikopter tu strasznie mocno słychać. Ja jakby nigdy nie mogłem się zorientować, co z której strony leci. I w ogóle po pierwszych paru godzinach grania w farminga, to się, słuchajcie, nieraz nabrałem. Ja myślałem, że mi leci helikopter nad domem. Tym bardziej, że mieszkam przy lotnisku i tu generalnie helikoptery często latają. Albo ratunkowe, albo wojskowe. Więc myślałem... O, pierwsza za nami. No to powiem wam, że 3 to już na bank. Ja nawet się zastanawiam, czy... No nie, no może i nawet 4, bo zobaczcie, no niewiele ubyło tych beli tak naprawdę. Troszkę coś tam pozbierałem na jedną przyczepkę, a wiele ich, słuchajcie, nie ubyło. Także może to być fajny biznes. Zobaczymy, ile kasy będziemy mieli po sprzedaży tego całego. No i to będzie też taka wtedy odpowiedź, czy opłacało się jeździć i kosić tą trawę. Tym bardziej, że wy mieliście to na sporym, widzowie. Naprawdę mieliście to na sporym przyspieszeniu wszystko. A uwierzcie mi, że ja jechałem. Już czasem miałem ochotę, bo odkryłem też taki patent, jeśli mamy dość jakiś tam fragment, że jedziemy na wprost, no to wystarczy włączyć sobie po prostu, słuchajcie, wystarczy sobie włączyć tempomat, tak? I jechać. Nawet nie musisz skręcać, może sobie herbatkę, kawkę, czy co tam chcesz popijać. Bo już w pewnym momencie miałem naprawdę dosyć. Dobra, ja żeby to przyspieszyć, słuchajcie, to sobie to jakoś poukładam. Żeby chociaż tak w miarę było zgrupowane, bo tu naprawdę już, jak widzicie, na tej trawie to już tyle czasu, słuchajcie, spędziliśmy. Naprawdę, całe wieki by można powiedzieć na tej trawie, ale myślę, że było warto. Myślę, słuchajcie, widzowie, że było warto, bo naprawdę, no tych beli jest. Tutaj gdzieś się jeszcze jakaś zapętała. Dobra, no to tutaj takie wyjątkowe nadużycie super siły, ale tylko troszeczkę. Czyli co, a czemu 90? To mogłyby wejść jeszcze parę rządków. Nie wiem, czemu nie chcę więcej wejść. 91%, widzowie. No ale 90 tysięcy litrów mamy kiszonki na takiej palecie, więc to już jest ładna kasa. Było 109, jest to... No to... Znaczy ładna, no... No 41 tysięcy, no wiecie, no nie można patrzeć, żeby od razu w setkach tysięcy wszystko zarabiać. Uważam, że 40 tysięcy to jest całkiem przyzwoita kasa jak za trawę, czyli 2 razy 40 to już mamy 80 tysięcy zarobione. Przypuszczam, że jeszcze jedna śmiało przyczepka powinna tu być, jak nie więcej. Więc no spokojnie, zobaczcie, że zarobiliśmy, powiedzmy, na przyczepka na siebie zarobiła. No to można jasno powiedzieć, bo za przyczepkę 20 koła płaciliśmy przecież. Także już się przyczepka zwróciła, a przyczepki będziemy używali nieraz. Właśnie, czy to do beli, czy to do czegoś innego. Aha, już jest pełne. Ojej. No to 4 będą. To 4 będą. Więcej chyba nie będzie. 4. Jeszcze nie mam takiej wzrokowej oceny. Ale to może dlatego, słuchajcie, że te bele tak dziwnie się pakują.
Dobra. No i kolejne 40 tysięcy. No pięknie, no. Wiecie, zawsze ten moment sprzedaży jakichś plonów jest najbardziej motywujący, no to wiadomo, widzowie, no nie... Nikt chyba tu nie zaprzeczy. Robisz coś, robisz, spędzasz nad tym no, dość dużo czasu, a później przychodzi efekt zbiorów i daje to mega satysfakcję. No, a czemu mi tu nie chce się tabela załadować? Wiecie, czasem coś tam... Dobra, objedziemy sobie po kolei i wracając, może nam się udają zgarnąć, albo jakaś felerna jest tabela, nie wiem co z tą belą, nie tak, że ona mi się nie chciała zebrać. Ten traktorek jest całkiem spoko, dobra, mamy ją. Tutaj już będzie mniej kasy, ale 200 tysięcy myślę, że spokojnie przekroczymy i będzie gitarka. No i zacznie nam wyglądać, słuchajcie, te nasze gospodarstwo, zaczniemy niebawem tworzyć. Zacznie nam to jakoś fajnie wyglądać. Dobra, wiecie co? Zbieramy jeszcze pieczary. Tu nie ma co się... Tu nie ma co się szczypać. Trzeba zebrać jeszcze pieczary. Na pieczarkach biznes jest fajny. No i zobaczcie, jak ładnie na tą przyczepkę też wchodzą. To mi się właśnie bardzo podoba. To jest mega motywujące, tylko że niestety narobiłem bałaganu z drzewami i teraz... Ach... Widzowie, widzicie, no... Na szklarnię mi, jednak mi się zdarzyło, że wleciała na szklarnię. Dobrze, że to się nie stukła ta szklarnia, kurczę. Jednak drzewo poleciało na szklarnię. No co zrobisz? Nic nie zrobisz. Także teraz wiecie, czemu ja chcę te drzewa wszystkie wygolić. W każdym odcinku powtarzam, wygolił cały las. Po moim chodził, moje pieniądze zabrał z renty. Kto mu dał takie pozwolenie? Nie wiem, widzowie, kto mi dał takie pozwolenie, żeby wygolić las, ale wiem, że się powiesiłem znowu na pieńku, więc ja tutaj mulczerem muszę wjechać. Chyba w następnym odcinku to już będzie konieczne. Szczerze, nie wiem, widzowie, dlaczego ja z tym tak troszkę zwlekam. Dobra, może z tej strony nam się... Oj, tu wątpię. Troszkę tu mogłem zrobić szerzej, byłoby łatwiej tak objeżdżać. A teraz to się w ogóle zaklinowałem. A, widzicie, widzowie, cały juken, pruken. Tak, pozdrawiam Madzie serdecznie, która tak mnie nazwała. Pozdrawiam również inne panie, które ewentualnie oglądają, bo fajnie widzieć, że coraz więcej również dziewczyn ogląda moje serie. Bardzo mi miło, drogie panie. O, za ciasno, trochę ta przyczepka za duża. Ach. Ale może się uda, jestem uparty. Słuchajcie, jestem uparty. Idzie, coś tam idzie. Normalnie w świecie realnym już bym szklarnia była stłuczona, nie? Dzisiaj w tej szklarni naprawdę się upiekło, nie? Tutaj Juken ją otukuje. Przed chwilą, słuchajcie, drzewo na nie spadło, ale mamy 22 tysiące litrów, czyli taką pojemność ma ta Laveto przyczepa. 22 tysiące litrów pieczarek, a z tego co pamiętam za 1 litr, za 1000 litrów dostajemy chyba 4 tysiące. No to 8 dych, 100 tysięcy może dostaniemy za to, zobaczmy. Nie wiem, czy ja umiem liczyć. 85? No będzie. A dobra, zdejmijmy już. Słuchajcie, patrzcie. 300 tysięcy powyżej na koncie i z takim saldem zaczniemy następny odcinek, bo dzisiaj jakiegoś wielkiego inwestycjone nie planuję, ale jak widzicie, bardzo mało wody mamy, niestety. Ale to ja już sobie uzupełnię, nie będę was tutaj, moi drodzy, zamęczał. Zrobię to poza odcinkiem i zaczniemy następny odcinek z pełnymi szklarniami. Także dziękuję ci, drogi widzu, za oglądanie. Bardzo mi będzie miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem. No i trzymaj się. Do następnego. Cześć.